Rajcy Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na kolejnych obradach ostatniego dnia września. Sesję rozpoczęło przyjęcie informacji o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście. I przy okazji rozmawiano też o działalności przychodni w okresie pandemii COVID-19. Kierownicy zwracali uwagę na szybko rosnącą w ostatnim czasie liczbę zakażeń w powiecie ostrowskim i nawoływali do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz nielekceważenia zagrożenia. Prezesi Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zakładu Energetyki Cieplnej i Towarzystwa Budownictwa Społecznego opowiedzieli o działalności firm w poprzednim roku. W swoich prezentacjach skupiali się na sytuacjach finansowych spółek oraz zrealizowanych inwestycjach. Dla przykładu ZGK rozpoczął prace związane z przebudową stacji uzdatniania wody oraz budową ścieżek rowerowych. ZEC zmodernizował kotły oraz wymienił sieć ciepłowniczą w kilku miejscach w mieście. TBS natomiast wymienił instalacje w kilku administrowanych blokach i wykonał termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ulicy Prusa. Przede wszystkim trzy miejskie spółki wypełniają swoją funkcję, można powiedzieć, w 100%. Muszą mierzyć się z wyzwaniami rynku, chociażby Zakład Gospodarki Komunalnej, trudna sytuacja w obszarze gospodarowania odpadami, ale również trudna sytuacja w segmencie odbioru ścieków, niewykonanie wszystkich przychodów z prostej przyczyny. Ostrowska mleczarnia jest na granicy upadłości, nie wpłacała należnych kwot, właściwie nie prowadziła działalności. To spowodowało uszczerbek na budżecie, planowanym budżecie gospodarki komunalnej. Inna sprawa, Zakład Energetyki Cieplnej, bardzo kosztowne wykupy tak zwanych uprawnień do emisji CO2. To kosztowało nas duże pieniądze. Również tutaj niestety odnotowaliśmy stratę. Sam TBS niestety nie jest dokapitalizowany. Szykujemy się do tego, żeby TBS mógł pozyskać środki finansowe na budowanie nowego bloku. Włodarz miasta zaznaczył, że możliwość kryzysu gospodarczego i niestabilność rynku niesie ryzyko pogorszenia się sytuacji miejskich spółek w przyszłych latach. Pomysłem kierownictwa samorządu na zabezpieczenie zakładów jest ich konsolidacja, czyli połączenie kapitałów wszystkich miejskich spółek. Czy to będzie od strony formalnej, ale też ekonomicznej możliwe, celowe? Zobaczymy. Na razie prowadzimy analitykę w tym zakresie. Mam nadzieję, że szybko dojdziemy w tym roku, w każdym razie roku kalendarzowym, do takich ocen, które pozwolą nam podjąć decyzję o wejściu w procedurę konsolidacji lub rezygnacji z konsolidacji. Radni zapoznali się również z prezentacjami o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku. Instytucje pomocowe nie mają teraz łatwo, gdyż zapotrzebowanie na pomoc społeczną i usługi opiekuńcze rośnie, tak samo jak rosną jej koszty. Mimo to pomoc osobom chorym i tym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w Ostrowie Mazowieckiej, jak ocenili radni, jest świadczona na wysokim poziomie. Pracownicy naszego ośrodka i kierownictwo bardzo dobrze sobie radzą w sytuacji, w której przyszło im funkcjonować. Ostatnie kilka lat też pokazują, jak dużo nowych projektów jest realizowanych. Pozyskiwane są środki na dodatkową działalność, na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na usługi opiekuńcze. To bardzo cieszy i cieszy dodatkowo również coraz lepsze statystyki, czy na przykład ściągalności alimentów, czy też osób, które korzystają z pomocy, bo tych też jest mniej. Rozumiem, że im się sytuacja polepsza. Środowiskowy Dom Samopomocy w tym roku świętuje swoje 20-lecie. Burmistrz wręczył kierownik placówki Katarzynie Kolasińskiej kwiaty z podziękowaniami i życzeniami kolejnych tak owocnych lat działalności. Uczestnicy domu z tej okazji przygotowali wystawę i drobne upominki dla obecnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w ogóle jest mi bardzo bliski, bo wielokrotnie tam byłam, odwiedzałam. Nawet bym się pokusiła, że się zaprzyjaźniłam z uczestnikami i też widzę ogromne zaangażowanie pracowników kierownictwa w działalność. Widzę, że osoby, które uczestnicy środowiskowego domu, czują się tam po prostu dobrze w domu.
Niestety też mają swoje problemy, przede wszystkim lokalowe. Cały czas tego miejsca jest za mało. Więcej by się przydało środków, więcej miejsca. Natomiast w tych warunkach, w których przyszło im funkcjonować, to tylko podziwiać i głośno krzyczeć brawo. Podczas obrad krótko rozmawiano na temat realizacji budżetu oraz planu inwestycyjnego. Pierwszą połowę roku zdominował tak zwany lockdown związany z pandemią koronawirusa, który ograniczył działalność wielu biznesów i spowodował zastój gospodarczy. Z tego płyną proste wnioski, również dla rządu. Rząd nie wypłacił nam wszystkich planowanych dochodów z PIT-u, przewidując mniejsze PIT-y za ten rok. I ta różnica pomiędzy planowanym dochodem z PIT-u, a zrealizowanym dochodem z PIT-u, to w tej chwili jest 4 miliony złotych. Zobaczymy, jak na koniec roku to będzie wyglądało. Dzisiaj jednak możemy powiedzieć w ten sposób. Plan oszczędnościowy, o którym mówiliśmy publicznie w maju, w czerwcu, przyniósł efekty w zakresie bieżącej działalności samorządu i dzisiaj możemy powiedzieć, że te 4 do 5 milionów mniejszych wpływów zostało już zrekompensowane przez właśnie mniejsze wydatki. To też pozwoliło na realizację zgodnie z planem wszystkich przewidzianych na ten rok inwestycji, co, jak podkreślał burmistrz, dla administracji było kluczowe. Nie wszyscy radni jednak podzielali takie zdanie, twierdząc, że w dobie kryzysu lepiej oszczędzać właśnie na inwestycjach, które mogą poczekać. Następnie radni jednogłośnie uchwalili regulamin parkingów miejskich. Jest to 5 głównych punktów, które odnoszą się do zanieczyszczania powierzchni parkingu, pozostawiania pojazdów na okres dłuższy niż 30 dni, ustawiania reklam, billboardów, innych materiałów bez zgody właścicieli parkingu, eksponowania do sprzedaży jakichkolwiek rzeczy, w tym pojazdów samochodowych, prowadzenia na terenie parkingu jakiejkolwiek działalności handlowej, w tym akcji promocyjnych, reklamowych, bez zgody zarządcy parkingu. Regulamin dotyczy 8 parkingów. Przy kościele parafialnym, przy starej elektrowni, szpitalu, Musiżena Wrachalskiego oraz przy ulicach Rubinkowskiego, Wiśniowej, Pocztowej i Trębickiego. Złamanie regulaminu wiąże się z karą grzywny. Artykuł 54 Kodeksu Wykroczeń mówi, że w takim przypadku, jeżeli zostanie złamany regulamin parkingu, można nałożyć grzywnę do 500 zł. W trakcie sesji wprowadzono również drobne zmiany w budżecie tego roku i wieloletniej prognozie finansowej, a także nadano nazwy dwóm nowym ulicom, Jana Stapińskiego i Myśliwskiej.